Cześć widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z kariery mojego kierowcy. Zmierzamy już ku końcowi sezonu, jest to już runda 16. Zostało niewiele wyścigów do końca. 13 punktów straty do Maxa Verstappena. I teraz Grand Prix Singapuru przed nami, także lecimy. Dobra, co tutaj mamy? Mamy dużo punktów zasobów oczywiście, bo zbieramy ich strasznie dużo. W tej zbugowanej karierce trochę tutaj modyfikacji przychodzi, ale to są właśnie jakieś tam wytrzymałości i tak dalej. I w BAR Mercedes wraca do bycia najlepszym zespołem w Formule 1. Jest na pierwszym miejscu z lekką przewagą nad McLarenem oraz Red Bullem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. I ogólnie widzowie, będę musiał wymienić jednostkę napędową, więc prawdopodobnie czeka mnie kara tutaj w Singapurze, bo jak możecie zauważyć, wszystkie tutaj jednostki napędowe mają ponad 50% zużycia i nie chcę ryzykować, dlatego prawdopodobnie na stówę wystartuję w Singapurze z końca stawki. Wymienię wszystkie części i mam nadzieję, że te już części starczą do końca sezonu. Dobra, przesuń czas do przodu. Tutaj niezawodność, dwa ulepszenia, komora, coś tam, spalania. Ale dalej, Mercedes jest szybszy, ale odskoczyliśmy od Red Bulla, Astona oraz Ferrari. Więc zrobił się gap i lecimy z Singapurem. O nie, Red Bull teraz się zrównał z nami, jest przed nami. Ale spokojnie, teraz jest Singapur. Singapur to jest tor, na którym... No myślę, że będzie łatwiej niż na Monzy, na pewno. Dobra, czas na wymianę wszystkich części przed kwalifikacjami, że będziemy startować z końca. Okej, wszystko zamontowane, lecimy z kwalifikacjami. Aha, tu ma zacząć padać zaraz. U3. Dobra, no to wyjeżdżamy na tor, jak najszybciej. Dobra, jesteśmy na nowych oponach. Jak tutaj sytuacja z pogodą? 15 minut, na spokojnie. Ajajajajaj, unieważnienie okrążenia. Za szybko chciałem wejść w ten zakręt. No nic, chyba nawet mi nie starczy paliwa na jeszcze jedno okrążenie pomiarowe. Dobra, jakimś cudem starczy mi. Mam 1.30. Także rozpoczynam drugie okrążenie w tym samym komplecie opon. No i zobaczymy. Let's go! Tym razem się tu zmieściłem. Miara ok. I prosta, długa, najdłuższa na tym torze. Będziemy kończyć pierwszy sektor. Z rekordem. Tutaj przestrzelony wierzchołek. Dobra. Wrocik przestrzelony trochę. Dobra, starczy mi Mark, na spokojnie. Pół sekundy szybciej niż Verstappen. I ostatnie dwa zakręty, zobaczmy. 1.35, 36, 201. Prowizoryczne pole position, ale oczywiście pole position. Pierwszego miejsca na polach startowych nie będziemy mieć, ze względu na kary.
Dwie minuty do końca sesji. O kurde, nie wiem czy zdążę. Dwie minuty 20 sekund do końca. Come on, panowie, come on. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Ferrari zaraz rozpocznie okrążenie pomiarowe. Olercia. Dobra, uda mi się jeszcze rozpocząć pomiarówkę. Lando kończy za mną okrążenie. Zobaczymy, czy Gasly i Leclerc tam z przodu mnie przepuszczą. Lando drugi, come on, let's go. Już nie. Aj, pani Gasly. Musiałeś tak tutaj jechać wolno? 0,4 straty, dobra, może jakimś cudem to odro... Hamilton jest pierwszy. Kurde, 4 dychy już straciłem. Wiedziałem, że tutaj w nawrocie odzyskam. Oj, zaczęło padać. No jaki pech. Akurat zaczęło padać w trzecim sektorze, już nie mam przyczepności. I straciłem to, co zyskałem w drugim sektorze. O kurde, panie, ale drift. Dobra, i tak bym startował z ostatniego miejsca, to wywalone jajca. Ile tam Hamilton miał przewagi? No tylko 17 tysięcznych, to było do zrobienia. To było do zrobienia, gdyby nie ten deszcz. No nic, żyćko. Startujemy i tak z ostatniego miejsca. Więc wyścig będzie ciekawy. Nie wiem właśnie jak tutaj ze strategią, czy będą dwa pitstopy, czy jeden. Ale myślę, że nawet dwa pitstopy mogą być lepszą opcją. Ze względu na zużycie opon. No to lecimy z Grand Prix Singapuru. Jest bardzo długi tor. Najdłuższy tor pod względem czasu wyścigu. Hamilton ma karę przesunięcia też. 7 pozycji. To z pole position startuje? Nie wiem kto. Tak, no musiałem wszystko wymienić. Panie Crofty. Jak tutaj teraz wygląda sytuacja? Kto startuje z pole? Hamilton mimo wszystko, okej. Okay. Nie wiem, co tam było pokazane, albo źle przeczytałem. Medy, hardy, widzę tutaj. Sargent na softach. Okej, okay. Lando też z karą. Lando też z karą, przecież skończył 6 kwale. I Lando w tym samym, podczas tego samego wyścigu wymienił części, tylko nie wszystkie. Dobra, lecimy na medach jednak. Let's go. Dobra, dojeżdżamy na pola startowe. Od razu potem będą światła, no bo stawiam się jako ostatni na starcie. Zyskać kilka pozycji i atak, atak. Przez pierwszy stint to jest atak. Go. No, start ok. Norris bardzo słaby start. O kurde, zabrakło miejsca, musiałem ściąć. No, niby... no. Dobra, dobra, tutaj blisko był Hulkenberg. Musiałem gdzieś, że gdzieś tam spadł na koniec stawki. Wtedy bym dostał karę. Dobra, bierzemy Norrisa. Też Norris przepala całą baterię na tym pierwszym okrążeniu. Nie tylko on. No, ale tu jest tłok, więc... Znowu pomyliłem punkt hamowania. Dobra. Jesteśmy przed Lando. Tutaj już wszyscy na medach przed nami. W pierwszym okrążeniu zawsze jest tłok. Szczególnie na torach ulicznych, więc staram się to wykorzystać na swoją korzyść. Na przykład tutaj. Agresywnie, ale
Na szczęście Ocon odpuścił, dzięki temu Norris tutaj zbliżył się do niego, ale nie wiem, czy go zaatakuje. Come on, Lando. Let's go. Dobra, zyskał dzięki temu Lando. Dobra, bierzemy się za Albona. Od wewnętrznej. W czwórce. Już 13 lokata. Okay, good work. Great pass. Dzięki, Mark. Wziął na hardach. Ogólnie chyba boty jadą na jeden pit stop. Tak mi się wydaje. Mogłem tutaj zaryzykować, ale teraz go wyprzedzę na dojeździe do, nie wiem, którego to jest zakrętu, ale koniec drugiego sektora. I P12. Stroll teraz. Dobra. Come on. Teraz Lance. Broni się od wewnętrznej, tego od zewnętrznej trzeba objechać. Dobra. P11. Z przodu już tam odjechali Mercedes, Ferrari, ale Red Bulle dosyć wolno jadą. I kolejny kierowca, którego atakuje do... Dobra, nie zaatakuje go jednak, to daleko jestem. Szybki jest na prostej. Has prosty na szybki. No ciężko. Ciężko, ciężko, nie zbliżam się. Ajajaj. RS, come on. Cień aerodynamiczny. Dobra. Chyba odpuści, nie? Driftem, żeby go zamknąć jeszcze. Nice move, good job. Dziękuję. Ale straciłem trochę czasu na tym. Ogólnie, szczerze wam powiem, spodziewałem się lepszego tempa. Już dwa okrążenia jadę za Gaslim. Na razie się nie mogę zbliżyć do niego. Więc tempo jest dosyć średnie. I zaraz będziemy pitować, bo jedziemy na dwa pit stopy. Zrobimy przynajmniej podcinkę. Come on. Palimy, palimy. Łapiemy się w cień. Po zewnętrznej. Dobra. Teraz Bottas, który jest na twardych opodach. Bottas tutaj dobrze jest strategicznie ustawiony. No na prostej startowej nie. Dopiero na tej długiej. Pod koniec pierwszego sektora zaatakuje. Zobaczę, czy jestem w stanie się zbliżyć do Alonso. Ledwo co, byłem szybszy od Bottasa, teraz zobaczymy, jak będzie na tle Alonso. Ale czuć, że te opony już nie mają przyczepności. Mimo, że to jest tylko 20% zużycia, to po kilku okrążeniach one tracą strasznie mocno tempo. Dlatego podcinka i jazda na dwa pit stopy w tej grze jest naprawdę dobrą opcją.
Yellow flag. Yellow flag. Cały czas ktoś ma awarię. To wyścig tutaj często w czołówce. Sergio Perez. Awarię. Dobra, widzowie, zjeżdżamy. Alei serwisowej. Lecimy na dwa pit stopy. Zobaczymy, ile pocinka da. Powinna nam dać przeskoczenie tych wszystkich kierowców przed nami, oprócz Ferrari i Mercedesa tam z przodu. Box, box, box. Lecimy. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Wyjedziemy w czystym powietrzu, więc wykorzystamy maksymalnie tempo. Sergeant zjechał. Sergeant też na dwa pity leci. I zobaczymy, czy ktoś jeszcze pojedzie na dwa pit stopy. Let's go. Pewnie będzie bardzo dużo przyczepności. Zobaczymy, ile będziemy odrabiać do De Vriesa. Na kółku. Powinniśmy gdzieś mniej więcej 4-5 sekund odrabiać. No, odrabiamy sporo. Już 3 sekundy odrobiłem do De Vriesa. Na tym kółku. Teraz lecimy po najszybsze okrążenie wyścigu. Żeby mieć pewność też, że przeskoczymy tych kierowców, z którymi walczymy. Na tym okrążeniu będziemy gdzieś już 3 sekundy za De Vriesem pod koniec. Kończymy okrążenie i mamy poniżej 4 sekund straty do De Vriesa. Patrzmy. De Vriesa już przegoniliśmy, bo spitował 1.40.500. Okrążenie wyścigu. No, lecimy, zobaczymy, gdzie będą inni, jak zjadą ci kierowcy, z którymi walczymy. 7 sekund teraz straty do Tsunody. Come on. Magnussen wyjechał 12 sekund za nami. A tracił do nas, nie wiem, 3-4 sekundy. The car behind is just boxed for mediums. Car behind on the medium tire now. Koniec kolejnego kółka. 4 sekundy straty do Tsunody. 3 sekundy odrobione. Ale ogólnie Magnussen za mną jest giga szybki. Też świeże opony mu oddają. Jest szybszy ode mnie trochę nawet. Więc może jest w gorszym bolidzie. Widzicie, ile daje przewaga świeżości opon. Magnussen rzeczywiście się do mnie zbliża. Tsunoda zostaje? Czy zjeżdża? Zostaje. No tak, jest na hardach. Nie wyprzedzę jeszcze Yukiego teraz. Tempo coraz bardziej spada. Dobra, niestety trochę potraciłem czasu za Tsunodą. Teraz to za nimi potracę. O, Norris. Już przed nami. Ajajaj. No teraz ta strategia nie oddaje. Mam jechać w takim korku. Lando. Muszę zaryzykować. Lekki uślizg. Spowolnił mnie bardzo i mnie nie tylko, ale też Lando. Kurde, albo może mieć DRS za nimi.
Dobra, nie ma DRS-u. Aha, Williams to strasznie szybki na tych prostych. Lekki kontakt. Ale przeżyliśmy. Ile oni jadą na tych medach? Albo to już 15 okrążenie, masakra. A to Sainz zjechał wcześniej. 3,5 sekundy przed nami jest. Sainz był chyba drugi za Hamiltonem. No Sainz idzie do końca już. Musimy teraz brać Joe. Leclerc zjechał. Zobaczmy, ile za nami wyjedzie. Hamilton tam z przodu. Verstappen i Russell zjeżdżają. Sainz utknął za kimś, za Bottasem. Ale Bottas też pewnie będzie zjeżdżał. Nie, Bottas zostaje, Stroll zjeżdża. Dobra, Hamilton ma easy win. Norris zjechał. No, jeszcze kilka okrążeń muszę pojechać. Sainz nie może uporać się z Bottasem. Dobra, trzeba wykorzystać tę walkę jakoś. Po wewnętrznej Bottasowi. Ale zobaczycie, jak Sainz mi odjedzie. Różnica świeżości opon. Sainz zjechał z 5-6 kółek po mnie. Ale już jedzie do końca. Więc on jest pit stop przede mną. Prawdopodobnie strategia jednego pitu byłaby lepsza, ale chciałem zobaczyć, jak te dwa pit stopy będą wyglądać. Okay, so we're leading our teammate by 29.8 seconds. 7 sekund przewagi nad Verstappenem. A w Walei traci się prawie pół minuty. Więc z nimi nie mam szans niestety. Jeszcze Joe tam ich blokuje z tyłu. Alonso 9 sekund za nami. Ale Verstappen odrobił. Dobra, ja zjeżdżam do boksu teraz, by nie tracić więcej. Hardy bez problemu starszym do końca. Na tych medach już mocno tracę. Boks, boks, boks. Uff. Udało się. Jeszcze przygrzane miałem te opony w ogóle. Magnussen 14 sekund za nami, więc trochę potracił pod koniec stintu. No i dobra, lecimy, pogoń. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. O kurde, 12. Zajebiście to nie wygląda. To Albon był? Tak, Albon. Teraz Norris za nami. Na medach. Dobra, jedź Lando. O kurde, Albon jak poleciał na tej prostej. Okay, slot in behind and try to keep up with them. There might be an opportunity to take the place back. Na luzie. Ale już straciłem tyle do Lando, bo muszę dogrzać te opony jeszcze. Sargent zjechał. Jeszcze Magnussen zjedzie przed nami. Co tu się dzieje z przodu? Dobra, Lando wykorzystuje to.
Lecę. Już mi się opony dogrzały. Więc musimy tego Strolla i De Vriesa wyprzedzić naraz. O kurde. Tracimy czas za tym wolnym De Vriesem. Ajajaj. Ja pierdzielę, co za pech, że trafiliśmy na niego. Dobra. Good job, nice overtake. Tutaj trzeba go wyprzedzić, bo naprawdę za tym De Vriesem to jest jazda bardzo żółwim tempem. Sainz box. Sainz na dwa pit stopy poleciał jednak. Nie udało się go pociąć, bo straciłem za dużo czasu. Straciłem kuźwa za dużo czasu. Strzeżenie jeszcze. Dobra, teraz czyste tempo. Zobaczymy, jak teraz będzie. Jaka jest szansa na jaką pozycję? Dobra, Magnussen spowalnia Sainza. Więc jest to jakaś szansa, żeby go dogonić, wyprzedzić. Dobra, będę poniżej sekundy za nim. Mam. Magnussen zjeżdża. Sainz jakoś szeroko wyjechał. Ale ma DRS. Ach, za daleko. Dziewięć sekund do Alonso. To jest do odrobienia. Jeszcze dogonimy razem z Sainzem Alonso. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Około 2 sekundy na okrążeniu odrobiam, nawet więcej. 2,5 sekundy. To Alonso. Sainz już dogoni na tym okrążeniu. Fernando. Ale to będzie Max. P6. I potem już jest za duża strata. To Leclerca i Russella. Dobra. Sainz wyprzedził Alonso. Jeszcze teraz nie dam rady to wyprzedzić. Gdzieś mam problemy z DRS-em. And that's just 5 laps of fuel remaining. Ajajaj. Fernando jak blokuje. Dużo czasu zanim straciłem już 4 sekundy do Sainza. Dobra, objechany. 14 sekund do Russella. Ci jaką przewagę zrobili. Dobra, P6. Nic więcej już tutaj nie zdziałam. Jednak dwa pit stopy nie oddały. Dopiero teraz wyprzedziłem Alonso, a traciłem do niego 5 sekund przed swoim pierwszym pit stopem. Czy nawet 4. A byłem szybszy.
Okay, some information on Norris. They've got an issue with their car. They're going to be slow. Cały czas problemy z Norris ma. Dobra, ostatnie okrążenie. Bez szału, bez szału ten ostatni stint. Ale nic nie nadrabiałem tutaj do Russella. Opony już ledwo trzymają. Ślizgam się dosyć bardzo, więc mimo wszystko ten wyścig, nawet gdybym pojechał na jeden pit stop, to nie wiem, czy byłoby tempo, żeby tutaj walczyć z Russellem czy Sainzem. No bo tak to trochę odstajemy. Lewis Hamilton wygrał wyścig, ale to z jaką przewagą? Po 40-50 sekund nade mną? Dobra, kończymy. Na szóstej lokacie po starcie ostatniego miejsca. Po dwóch pit stopach. Okej wynik. Bez rewelacji, w miarę okej. Spodziewałem się trochę lepszego tempa. Spodziewałem się tutaj walki o podium. Nawet po starcie z końca. Ale jest kierowca dnia. Dobra. Hamilton wygrał. Klasyfikacja. 23 punkty straty. Norris 9. Hamilton zaczyna pewnie coś tam odrabiać. Zobaczmy w konstruktorce 106 punktów. Konstruktorki raczej nie wygramy. Musimy mieć najlepszy bolid. To jest jedyna szansa. Chyba trzeba się obudzić, widzowie. I jeszcze ulepszyć ten bolid. Bo teraz tutaj było ciężko w Singapurze. Nie mieliśmy tempa na zwycięstwo. Dobra, trzeba będzie chyba tutaj zainwestować. Dzięki za oglądanie. Następny wyścig to jest Japonia, więc widzimy się w następnym filmiku. Cześć!